przypuszczałem 6 lat temu, gdy po raz pierwszy pojawiliśmy się tutaj z kolegami, z wówczas obecnym dziekanem, czyli wziąłem panem profesorem Jurkiem Banaszkiem, że za 6 lat, bo to już minęło 6 lat od tego momentu, będzie dzisiaj mógł odebrać no, takie wyróżnienie, bo niczym szczególnym się chyba jednak moim odczuciem nie zasłużyłem, ale pan marszałek twierdzi, że jednak tak, pan starosta twierdzi, że tak, więc przychylam się do pana w opinii i bardzo, bardzo jestem wdzięczny. Powiem, żeby już porozumiem, że i tak pan starosta przewidywał, żebym później kilka słów powiedział. Tak, jeszcze, ja już połączę to w jedno, tak, te podziękowania, żeby państwu nie po raz kolejny nie występować. Powiem tak, jak zawsze w takiej sprawie obie strony muszą mieć z tego daleko idące korzyści. Mówię daleko idące, podkreślam to, dlatego że proces jest no, trudny do realizacji. Przasnycz jest oddalony od Warszawy, Politechnika Warszawska jest miejscem, w którym studiują ludzie z całego świata i Europy, w szczególności z Polski, z całej Polski. Jest to miejsce, w którym kształci się doktorów na najwyższym poziomie, głównie oczywiście w obszarze nauk ścisłych i technicznych, ale nie tylko. I jednak zawsze uważałem, jestem drugą kadencję rektorem, właśnie przeszło 6 lat temu, zostałem tym rektorem, uważałem, że najważniejszą powinnością jednak jest działanie na rzecz Warszawy i województwa mazowieckiego. To tu jest nasze serce, to tutaj jest nasz rozum, to tutaj jest, są nasze uczucia mazowsze. I w związku z tym moment, w którym pojawiła się inicjatywa, aby wykorzystać zapał takich ludzi jak pan starosta, takich ludzi jak pan marszałek, no w tle wówczas, no bo to nie była domena pana marszałka, ale ileś czasu z panem marszałkiem rozmawialiśmy, poświęciliśmy, aby rozmawiać o tym, jak ten projekt doprowadzić do dzisiejszego dnia. To wszystko razem dało efekt, ale wtedy, kiedy 6 lat temu przyjechaliśmy tutaj, zobaczyliśmy z jak wielkim rozmachem, z jaką wielką inicjatywnością, kreatywnością powiedziałbym wręcz, tutaj establishment tego powiatu i tej gminy na czele z panem starostą, że tak powiem, próbują podjąć wielkie wyzwanie, jakim jest podniesienie na wyższy poziom życia mieszkańców. Próbują podjąć nowe wyzwania, które stoją przed każdym regionem. Jak właściwie wykorzystać potencjał tu istniejący, zarówno ten ludzki, jak i również ten techniczny. Ten techniczny doprowadził pan starosta do poziomu, który no, wówczas nam się wydało w ogóle niebotyczny. No, hektary uzbrojonej ziemi, wielkie perspektywy, wielkie plany na przyszłość. I myślę, że to był główny powód, dla którego powiedzieliśmy wtedy, lotnisko nam się bardzo przyda. Jest nam bardzo potrzebne po Politechnice. Ale lotnisko bez ludzi i bez atmosfery no, będzie trudno, że tak powiem, no, wykorzystać właściwie. Tutaj ta atmosfera i ci ludzie byli i są. I za to wszystkim państwu, którzy włożyli swój wkład pracy, bardzo dziękuję, bowiem my jako Politechnika z tego, uczciwie mówię, mamy zamiar bardzo poważnie skorzystać. Bardzo poważnie skorzystać nie tylko z lotniska, ale właśnie z tego, faktu, o którym przed chwilą mówiłem, z atmosfery, która tu panuje. Państwo chcecie, aby ten region był regionem rozwiniętym, w którym ludzie będą chcieli się osiedlać, ludzie zdolni, ludzie młodzi, ludzie z perspektywami, i aby ten region kiedyś był no, regionem na miarę państwa marzeń. Marzeń o wspaniałym Mazowszu. W każdym obszarze był to region mazowiecki nie tak bardzo rozwinięty dotychczas. Także myślę, że to wspólnie pozwoli nam zarówno spełnić państwa marzenia i państwa dążenia, o których tutaj słyszeliśmy niedawno w tej sali na posiedzeniu Rady Powiatu, w którym byliśmy, ale również pozwoli wykorzystać to, co jest najcenniejsze w Politechnice Warszawskiej. Potencjał, kapitał i zapał młodych ludzi, studentów, doktorantów, młodej kadry nauczającej, młodych naukowców, którzy szukają swojego ujścia w różnego rodzaju miejscach, jeśli chodzi o cywilizację techniczną. Może być to energetyka, może być to lotnictwo, mogą być to drony, może to być każdy obszar, który wiąże się z cywilizacją techniczną. I myślę, że te warunki, które są tutaj, pozwalają nam patrzeć z pełnym optymizmem w przyszłość, choć droga przed nami jeszcze ciągle i stroma i kręta, bo przecież ten projekt trzeba teraz zrealizować. Życzę państwu i sobie również, żeby ten projekt został zrealizowany w 100% i żebyście państwo mogli z niego wiele lat tutaj korzystać. Dziękuję bardzo.